Naszym zadaniem jest obliczenie różnicy dwóch liczb zespolonych. Pierwsza z nich to jest 2 minus 3i, a druga to jest 6 odjąć 18i. Mamy odjąć od siebie te dwie liczby. To żeby to zrobić, to po prostu pozbędę się tych nawiasów, które tutaj mam. Czyli będę miał tak, 2 odjąć 3i. I teraz tutaj muszę zmienić znak tych liczb w nawiasie. Czyli będę miał minus 6 i minus 1 razy minus 18i, to będzie plus 18i. No i mam teraz po prostu już bez nawiasów, ciąg różnych części rzeczywistych, urojonych i tak które mogę teraz następnie pogrupować i do siebie dodać albo odjąć. A więc zajmijmy się teraz częściami rzeczywistymi, tu jest część rzeczywista tej liczby, a tu jest część rzeczywista tej drugiej liczby. To ja je napiszę obok siebie, żeby później móc je odjąć. No i teraz. Weźmiemy część urojone, to jest jedna część urojona, to jest druga część urojona, czyli będę miał odjąć 3i, dodać 18i. No i teraz mogę obliczyć, ile jest 2 odjąć 6. No 2 odjąć 6 to jest minus 4, i to będzie część rzeczywista tego wyniku, tej różnicy. No a tutaj mam minus 3i, dodać 18i, czyli mam minus 3. Razy coś, dodać 18 razy coś, razy to samo. Czyli to jest tak, że od, jak mam 18 czegoś, nie wiem, jabłek, gruszek, czegokolwiek, i odejmuję od tego 3 jabłka, gruszki czy cokolwiek, w każdym razie to jest ten sam element. Czyli od 18 odejmuję 3, to zostanie mi 15. W tym wypadku 15i. Czyli będę miał dodać 15i. No i taki jest wynik tego odejmowania minus 4 plus 15i.